Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie, na Case Hago oczywiście się znajdujemy, no i muszę sprzedać Dragon Lorkę, żeby tutaj, że tak powiem, zabawę dzisiaj na Case Hago kontynuować. Sprzedajemy oczywiście wszystko, 60 koła dzięki temu, więc zaczynamy zabawę na dzisiejszym filmie. Oczywiście przypominam, że jak również oczywiście chciałbyś dołączyć do wspólnej zabawy na Case Hago, no to oczywiście jak jesteś osobą pełnoletnią, no to Cię zapraszam. Link oczywiście w opisie do Case Haga, bądź oczywiście możesz kliknąć sobie tutaj w magiczny zielony plusik. Jak oczywiście chciałbyś sobie wpłacić, to możesz sobie kliknąć blik i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez Vikes sobie wpisujesz, a jak zalogujesz się z Link Subsu, no to oczywiście no 10% więcej do każdej wpłaty i dwie skrzynki na start za free, więc płatną oczywiście serdecznie sobie skorzystać. Kodu trzeba użyć oczywiście, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, jak chcesz również wygrać skina. Sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz, na Discorda dołącz, no i właśnie kodzik Croxy użyj. A my wjeżdżamy, tak, wjeżdżamy w skrzynkę Gearbox, tutaj dwie takie, do tego Tiger Knivesy, bo to jak Tiger Knivesy ostatnio sypały, no to ja sam w szoku byłem. Tutaj do tego Toxic Gummy, wjeżdżamy również w Crazy Pizza, do tego to... Ej, czekaj, 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 bo ja tu trochę odklejoną tą bitwę robię. Dobra, ja nie będę ukrywał, że czasem lubi mi się odkleić, tak? Lubię sobie takie bitwy odklejone mocno zagrać, więc zagramy sobie taką odklejoną bitwę, tylko zagramy ją na 4 osoby, więc zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Wrzucamy boty, bot buła, bot poker i bot nitro. 14 skrzynek, 25 tysięcy, no i powiem tak, no, już pierwsze otwarcie spada naprawdę mocny banger, no ale niestety nitro również tutaj mocny banger trafia, no i powiem tak, no ta bitwa już czuję, że będzie mocna. 16 tysięcy u mnie, 17 u nitra, więc zobaczmy, jak to się wszystko potoczy. Bot buła w ogóle 15 koła, więc no naprawdę. Ej, ten Gluk Fade, on Gluka Fade'a trafił. Ej, nie, no jeszcze teraz Butterfly, no powiem tak, no w tym momencie bot buła na prowadzeniu. No mam nadzieję, że tutaj uda nam się to zmienić i finalnie, że uda nam się tę bitwę wygrać. No kolejny Butterfly. Co tu się dzieje, stary? Przynajmniej ta się kosztuje 1000 zł. I karambit, no nie, no proszę, no. Halo, bitwo, weź mi tutaj rzuć, no 300 zł gali, no to nie jest to, czego mi tu szukamy, no. Mamy Fenka, okej, to jest ile? 700, no tych 2500 Marble Fade, no ale no come on, no weźcie mi coś, rzućcie tutaj wartościowego. 7000 strat, no to jest nie do odrobienia, stary, zobaczmy. Ostatnie otwarcie, no jest tu pusto, dosłownie pusto. Czy żałuję tej decyzji? No kurwa, oczywiście, że tak. Czy ją powtórzę? No kurwa, oczywiście, że tak. Wjeżdżamy w skrzynkę, 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 skrzynkę. Skull Rider niech będzie, trzy takie, do tego Tiger Knivesy znowu, bo kurczę, one no rzucają naprawdę nieźle, tak? Ale no właśnie, no teraz coś tak nie do końca rzuciły po mojej myśli, w sensie, no nie dla mnie, tak? Zobaczmy teraz taką bitwę, również 20 koła i również niech to będzie bitwa na 4 osoby, tylko teraz wjeżdżamy w Underdoga. I zobaczmy, rzucamy trzy boty, bot poker, bot buła i bot force, więc dwa boty się pokrywają, bo tak mi się wydaje chyba. 4 koła Fire Serpent, no nie zaczynamy, oj, czekaj, czekaj, bo tu Fire Serpent również dla nas, no powiem tak, no, tu jest, no czemu te butterfly'e lecą, ale nie mi, no, no tak, no dziewiątka, ja dostaję na baję, stary, to jest niepojęte, Ursus dla nas, Ursus, rozumiesz to? Ale czekaj, bo to jest Underdog, ty! Ja to wygrywam w tym momencie. No tak! Ej, zapomniałem, że to jest bitwa Underdog. Dawaj, rzucaj im więcej. Proszę, tylko żeby nie mi. Zobaczmy, jest USP Click Confirmed. Proszę. Come on, no ja wierzę, że to jest bitwa, którą musimy wygrać w końcu. Powiem tak, no ja nie wierzę, żeby coś mi tu zabrało teraz tą bitwę. No mamy to, stary. Zobacz, ile to będzie. Kto jest zarobasem, stary? Proszę, powiedz mi, kto jest zarobasem? Kto tak skrzyneczką umie kręcić? No oczywiście, że wuja Kroko. Powiem tak, no, zrobienie tej bitwy jako underdog to chyba była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć, więc sprzedajmy sobie oczywiście tutaj itemki, które będą mi zalegać. Tworzymy bitwę kolejną. No te bitwy dzisiaj naprawdę, no nie wiem, czy był kiedyś odcinek z lepszymi bitwami, ale no tutaj no jest taka skrzynka na trybie Joker, snurty się nazywa i kosztuje 9 koła, więc no wjechałbym najchętniej w nią, no ale coś mnie tutaj
no coś się mnie blokuje, no nie będę mówił, że nie. Każdy ma swój limit jakby, nie? Podejmowania głupich decyzji i czuję, że jakbym zrobił to, to by była chyba najgłupsza decyzja, jaką mógłbym podjąć, nie? Cholera, chciałem zrobić to na czterech, no ale dobra, no niech będzie. I trwa za 30 koła, no już jak mignęła mi ta hydra, to już wiedziałem, że coś złego się... Symbiaja, przepraszam bardzo. No dobra. O! Ale czekaj, bo to jest niewiele... Ten butterfly, no naprawdę, no nie, no weźcie sobie jaj, nie róbcie, ej. No patrz, no i co z tego, że ja trafiam hola, jak on butterflya trafia, no to jest niepojęte. Ja trafiam drogi item, ale on też musi. I co mi to daje wtedy? Jak ja i tak dostaję na dziurę? 3-8, no... Powiem tak, jeżeli ja to przegram... Nie. Ej, to jest przesada, nie?